będziemy mówić o NFL Draft i do szóstej kolejce Top Ligi dla NFL. Jesteśmy po NFL Draft w ubiegłym tygodniu. Myślę, że pierwszy, drugi pick nie było żadnych niespodzianek. No, w drafcie nie było za wiele niespodzianek, chyba dla mnie największą jest Lyle Collins, który nie został w ogóle wydraftowany, ale sam to na siebie wrócił, jest zamykany w podwójne morderstwo. Różnie po przypadku Hernandeza boją się takich zawodników, tak. Mimo że był projektowany jako 15 pick w drafcie, nie poszedł w żadnej z 7 rund, dalej jest niepodpisany i prawdopodobnie weźmie udział w przyszłorocznym drafcie. No ale to nie jest jedyny przypadek taki, który mamy, że zawodnik, który był bardzo wysoko ustawiony, narozrabiał przed całym draftem i spadł. Shane Ray, Randy Gregory, powiedział jeden GM w lidze, że 30-40% zawodników NFL pali marihuanę, ale tylko ci najgłupsi dają się złapać. I przez to mieliśmy slajd. Ray'a na 24 pick do Denver i Randy'ego Gregory'ego, co ciebie na pewno cieszy, do Dallas Cowboys w trzeciej rundzie. Tak, mówią, że to może być albo boom, albo pas. Zobaczymy, czy on się poukłada. Dobry zawodnik nie jest taki duży jak na NFL, bo tylko 100 kilo masz. Co ciebie w tym zaskoczyło? Dla mnie zaskoczeniem były dwie rzeczy. Pierwszy to był Todd Gurley, który poszedł w pierwszej rundzie jako pierwszy running back od 3 lat. A drugie to było to, że quarterback Hundley z UCLA spadł tak nisko, bo on był projektowany jako też first round pick, ale poszedł dopiero w 4 rundzie. Powiedzmy o tym, co nas Polaków interesuje najbardziej, czyli draft Minnesota Vikings. Tak. Jak wypadła sytuacja Babsa w tym drafcie? No, jak wiemy, to Babs gra na pozycji offensive tackle i w tym roku to Minnesota podzieliła pomiędzy offense i defense. Wzięli parę graczy na defense, ale to, co jest najciekawsze czy dla Babsa, jest to, że wzięli trzech offensive tackle. Jednego z Pittsburgha, jednego z Oklahoma i jednego z Alabama. Tak, to są wszystko topowe szkoły, to są bardzo dobrzy zawodnicy, szczególnie DJ Fleming, który był projektowany jako pierwszy rundowiec. Spadł z góry na kontuzję stopy, jeśli to się wyjaśni, to tak naprawdę fani Vikings widzą go jako zastępcę Matta Kalila. Szybko, najpierw rozmawiali o tym, żeby Babs był takim następcą, teraz więc mają nowego faworyta. Mi się podobał ten pick z Alabamy, wziąć startera z Alabamy w 7 rundzie. Austin Shepard, tak. To chyba jest steal, i duże zagrożenie do Babsa. Teraz ten roster jest naładowany ofensywnymi taklami. Tak, no ciekawa będzie sytuacja, bo tak jak mówisz, jest naładowana ofensywnymi taklami. Mamy tutaj Babsa, który pomimo swojego wieku to jest, tak jak ty mówisz, dobry health specimen, czyli nie miał żadnych kontuzji i tego treningu, co wszyscy inni. Poza tym, ale z drugiej strony mamy trzech młodych graczy, tu 22-23 lata, którzy mają doświadczenie w NCAA i Division 1 i teraz przechodzą do NFL. Będzie to ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak będzie. Ja rozmawiałem z Babsem po Day One, gdzie nie było żadnych ofensywnych liniowych, ja się z tego cieszyłem. Babs mi powiedział, wiesz co, nigdy to nie przeszkadzało, bo byli dodatkowi, większa konkurencja, więcej się nauczę. Myślę, że Babs tak podejmie mocną walkę i zobaczymy, jak mu to się uda. Trzymamy kciuki za Babsa, wiemy, że pójdzie mu dobrze. Tym razem zrobił Chip Kelly. No spodziewaliśmy się, że Chip Kelly będzie chciał coś zrobić, no i spróbował coś zrobić. Zaoferował do Tennessee 2 numer 1 pick, 2 numer 2 pick, Sam Bradford, jeszcze swojego topowego linebackera, w zamian za to, żeby wyjść na drugą pozycję i wybrać Marcus Mariota. Ale na szczęście Tennessee na to się nie zgodził. No i jeszcze był tam cornerback dwójki. Powiedz, na szczęście albo nie szczęście, ale brał 2 pierwsze rundowe i 2 drugie rundy, to jest dobry deal. Tak. Mariota, chłop jest rzeczywiście świetnym zawodnikiem, ale pamiętamy, co było z RG3. Mariota może się okazać takim samym bastem jak RG3, może być gwiazdą jak Andrew Luck, to jest loteria. Ale mogą też być tak jak w latach 80. był Trey Herschel Walker, jak poszedł z Dallas do Minnesota za 9 pików i Dallas właśnie swoją dynastię lat 90. na tej podstawie zbudowała. Wiesz, jak tutaj o tym już mówimy, Ditka dał wszystkie swoje piki za Rickiego Williamsa, tak? W drafcie w latach 90. Ta kariera też znowu przez trafię została zatrzymana. Tak, tak. A według ciebie, który był najlepszy zawodnik, który został w drafcie? No, fachowcy w Stanach ustalili konsensualnie, z najlepszym pikiem tutaj, najlepszym kandydatem w drafcie był Leonard Williams, defensive tackle USC. Jak się niespodziewanie okazało, spadł aż na 6 miejsce do Jetsów. Nowy frontowicz Jetsów bardzo się musi cieszyć, no bo teraz zostali mocno wzmocnieni. Taki zawodnik na D-line robi wrażenie. No właśnie, mówią, że teraz Jets będą mieli najmocniejszy D-line w całym NFL. No być może. Tutaj Dan Snyder z Washington Redskins, który miał 5 pick, popełnił błąd. Powinien był brać tutaj w tym wypadku Leonarda Williamsa. Fatalny błąd. No ale tak to jest podczas draftu. Przechodzimy do 6 kolejki PLF Alpha League. Jakie widzisz?
jakieś najciekawsze mecze w tym tygodniu? W tym tygodniu mamy dwa ciekawe mecze w sobotę, dwa nudne w niedzielę. Sobota mamy Husarię z Sharks, więc mogę powiedzieć, że to będzie nudny mecz. 33-0 w zeszłym tygodniu, przed bajunkiem. Natomiast ja widzę w Sharks wielki potencjał. Mieli dużo kontuzji w tym meczu z Husarią. Husaria oczywiście z rewelacyjnym bajunkiem, ale ten mecz na pewno będzie bardziej wyrównany niż wcześniejszy w Warszawie. Obstawiam 26-18 dla Husarii. 26-18, 24-12 dla Husarii. Kolejny mecz z tych ciekawszych to Steelers Gdynia kontra Lowlanders Białystok. Lowlanders nasz czarny koń. Nie powtarzaj tego więcej. No, wydaje mi się, że tutaj starcie dwóch drużyn żółto-czarnych, Black and Yellow, obie drużyny robią tą piosenkę Wisa Kalicy. To będzie wyrównany mecz, ale tylko w pierwszej kwarcie. Obstawiam, że później Seahawks odjadą, muszą się odegrać tą porażkę z Panthers, muszą zrobić duży huk, duży boom, bo raczej zejdą, stracą lesbę i tak? Tak, muszą pokazać, że po prostu są w topie tej ligi cały czas, po tym co pokazał mi się z jaki typ? Seahawks 35, Lowlanders 18. Seahawks 49, Lowlanders 12. No i teraz przejdźmy do meczu w niedzielę. No w niedzielę mamy dwa nudne mecze, tak jak powiedziałem. Grają Panthersi z Dragon Steelers. Najlepsza drużyna z prawie najgorszą, tak. No to będzie blowout, to będzie mecz do zera. Ja mam taką nadzieję, że zobaczymy samych polskich zawodników, bo importy powinny siedzieć i pilnować grilla w trakcie tego meczu, bo na boisku nie będą potrzebni. No, liczę na Barka Dziedzica od pierwszej minuty, bo można sobie na to pozwolić. Liczę na Kokuta, który będzie zastępował Hartigana. Tak naprawdę no, Battle niech gra, bo to już nie nawet import, on już ma kartę starego pobytu, więc to jest nasz Polak. Ale tak całkiem poważnie, no, może mogą Panthersi pojechać z wszystkimi backupami, a i tak wygrają. Tak, oni muszą czuć się bardzo dobrze po tej ostatnim meczu w Green, no i tutaj prawdopodobnie pokażą, na co ich stać. Ja myślę, że te 55 to na pewno będzie. Chciałem powiedzieć właśnie 56-0 dla Panthers, tylko dlatego, że jest Mercy Rule. Jakby nie było Mercy Rule, to mógłby być wyższy. A Cosmic Eagles? No Cosmic Eagles rewanż za porażkę sprzed bajoniku 36-6 dwa tygodnie temu. No. Bez fajerwerków, Kozły nie mają Barbaka na QB, mają Dixona, ale na początku ciśniemy, to jest błąd. To jest najmniej efektywne rozwiązanie dla drużyny. Spodziewam się kolejnej porażki Kozłów, tak? Będzie znowu taki sam mecz. Eagles nie zachwycają w tym sezonie, ale na Kozły są zdolności wystarczające. Obstawiam jeszcze raz 36-6. Tak mi się wydaje, że będzie podobny wynik do tamtego. Łatwa kolejka. Z nami pierwszy dzień rozgrywek juniorskich. Nadzieje polskiego futbolu stały się w czterech turniejach lokalnych. Turniej, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu w Bielawie, bez niespodzianek wygrali Panthersi. MVP, jednym z MVP został Kacper Ołda, tak jak przewidywaliśmy. Ten drugi MVP jest ciekawy. Grzegorz Lary, brat Adama i Łukasza. Czy pójdzie w ślady brata, czy też zagra w Dreznie i w reprezentacji Polski? Przekonam się za kilka lat. Warto wspomnieć też po dwa zwycięstwa drużyn takich jak Patrioci Poznań, Warsaw Sharks, Kraków Kings czy Graffiti Szczecin. Ciekawym jest tutaj projekt Patriotów. Oni od początku stawiali na juniorów. Podobieczni Karola Śniwoniuka pokazali się ze świetnej strony, wygrywając dwa spotkania z mocnymi rywalami. Wartym odnotowania też jest na pewno zwycięstwo Sharksów podwójne, bo to już trzecie zwycięstwo w historii drużyny Sharksów. Po meczu z Husarią byli znowu Sumami, teraz wrócili Sharksi. Zobaczymy, jak pójdzie im w tym tygodniu to pili. Ze świetnej strony zaprezentowali się Patrioci Poznań. Ta drużyna od początku stawia na juniorów. Podobieczni Karola Śliwoniuka wygrali oba mecze w swojej grupie. Były to mecze z trudnymi rywalami, pokonali m.in. Angelsów. W tejże grupie też bardzo dobrze zaprezentowali się Gryfiki Szczecin. Drużyna ze Szczecina też od początku stawia na juniorów. To są zawodnicy trenowani przez doświadczonych zawodników z doświadczeniem z Husarii, z Kuguarsów. Więc tak naprawdę przyszłość przed nimi.